Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Spin Tas, a także ostatnim, bo już więcej odcinków się nie pokaże z tej gierki. Dzisiaj to jest ostatni taki pokazać więcej modów. Już był jeden odcinek, miałem oczywiście mod Zatora. Zator, Usus, kto jak woli. Tylko że tym razem mamy już inną wersję, raczej podrasowaną. Niestety nie mogę chyba podczepić żadnej przyczepki, bo został przerobiony do pracy w lesie. A także dodałem sobie Volvo FM, jakiś tam, nie wiem. Tak, i a do naszego odcinka możemy sobie podpiąć te kłody. Pierwsze co, przyjdziemy się też czujnikiem. Kurde, nie to. Dobra. Przyczepka nam zniknęła, nie wiem czemu. No to pokażę wam też. Zaraz dodamy. Cofamy sobie pokłody. No i poczepiamy. Niestety nie wygląda to profesjonalnie, ale jest. No. W ostatnim odcinku też się zastanawiałem, co to znaczy H i L. Ale tu sobie tak grałem i się dowiedziałem, że jeżeli mam H, no to ciągnik pracuje na wysokich obrotach, czyli mam głośniej grę. A jeżeli na L, czyli low, niskie obroty. Ale także ciągnik ciszej chodzi jak jedzie, bez obciążeń oczywiście. Jak na razie schodami daje radę. Zobaczymy. No, także się dowiedziałem, jak gdzie się wyłączy opcję śledzenia. No to tak sobie ustawimy. O, jedziesz, Molina. Powoli zjeżdża. Dobra, wyjeżdżamy z tego błota nieco. Podniesiemy się do góry. No. Jedź! O. Teraz mam na high ustawione wysokie obroty. To tylko jak wyjedziemy na prosto gdzieś. Ale dobra, teraz słyszycie głośno na L. Od razu ciszej jest. Nieco lepiej nawet. Nawracamy się, teraz się przejadę Volvem. Ursusa poprzednio wam pokazywałem. To teraz czas na inny mod. Ups, nieco się podkopałem. Ale w tej wersji została poprawiona tekstura, że tylnie koła już mają normalną, raczej normalny wygląd. Dajesz Molina. Dobra, no
to to możemy już. Dobra, jesteśmy z powrotem. Niestety dostałem GameX, inaczej Crasha, w czym gra mi się włączyła. No ale to nic dziwnego, przecież gra jeszcze nie jest ukończona i wiele błędów ma. No to tak, mamy Volvo, naszą pustą przyczepkę, to co w poprzednim odcinku ciągałem ciągnikiem. I tutaj jakaś taka przyczepka z równym, ale nie wiem, czy będzie pasowała. No to pierwsze podczepił sobie tą zwykłą, ze skrętną osią i się przejdziemy kawałek. To zmieniamy sobie kamerkę. Ups, przywaliłem nieco. Skaczesz? Trochę słabo skoczył. Ale ujdzie. Dajesz, Molina. Dajesz, dajesz. Takim sprzętem mógłbym pojeździć w realu. No a teraz zjeżdżamy z górki. Wyjeżdżaj na drogę. Ops, trochę zarzuciło. Jedziemy tutaj spróbować podjechać. Ostatnio nie mogłem podjechać nad ciągnikiem. A ciężarówką zapewne tym bardziej. Ale tutaj poprawnie nam działa chociaż dyferencjał i przedni napęd. Chyba też nie podjedzie. No jednak nie. Musimy próbować inną stroną albo po trawie. Spróbujmy tędy podjechać. A też wątpię, że podjedzie. Za stromo jest. No już się kopie. A tutaj powinien podjechać. No. Ledwie co, może. Tak jakby. Ale podjeżdżę powolutku. Hehe. Co można zrobić? Bez przedniego napędu cienko nawet tędy. Bez przedniego napędu już się kopie mi. Z przednim napędem, ale bez dyferencjału. Cienko, cienko. Dobra. I tu się chyba zakończył mój wjazd. Próbujemy jeszcze raz. A nie mogę tutaj wjechać. Było to. A ciąż przyczepka po tym nieco jedzie. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. No. I podjechaliśmy.
Teraz jedziemy go umyć. Zrobię to samo co z Ursusem. Czujnikiem. Przejadę przez wodę. Tutaj się zakopał na takim gównie nawet. Co to kurde jest? Muszę to objechać, abym znowu nie wpadł w to. Hamulec nic nie pomaga nawet. I tak zjedzie, haha. Nagle tutaj jest woda, już idziemy do ciebie. Trochę się przesunął. A widzicie, jak mnie zniosło. Wtedy Zetora tak nie zniosł. Zetor usłyszał. Grom wie, co to jest w ogóle. Też muszę mieć napęd i dyferencję włączoną, bo inaczej nie idzie. Dobra, tam już nie wjeżdżałem, bo nie wyjedziemy zapewne. No w sumie jedziemy tam. Najwyżej go zresetuję. O! Pięknie. Właśnie, mam jeszcze jeden traktor, można by powiedzieć, ale nie wiem, czy mi nie wypierdzieli. Na co przy te przyczyny? Kurde. Dobra, muszę. Zbugowałem nieco gierkę. Dodaj te 150, dodaj, ups, snap, no, zmieniam na 150 i mam takie coś. To przypomina kierowcę, ale też ładnie się kopie, fajnie się nim jeździ. Jedziemy pod górkę. Jedziesz, malina. Tylko wolno jedzie. Podjechał z łatwizną. O. Tu
już nie. Dobra, jedziemy w błoto. Jesteśmy w łodzi. O, oczywiście już stoi. Załączamy dyferencjał i jedziesz. Co to było? Jest dostępne, raczej są dostępne dwie wersje tego traktora z podwójnymi kołami. Tego mamy. Przyjechaliśmy sobie. Zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. A, mamy takie coś. Muszę odjechać kawałek. Dodaj. I skanie mamy. Tylko ta skania nieco zwariowana jest. I niezłego kopa też ma. Spróbuję podczepić przyczepkę to, co tutaj jest, ale... Nie wiem, czy damy radę w ogóle. Dobra, zresetuję. To zresetuję. I to. Ups. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mogłoby się postawić, no, na kółka. Ale to gówno, ja pierdzielę. Ustanie to na kołach. No ja pierdzielę, już mnie denerwuje. Nie to. Dobra, spróbujemy jakoś podczepić. A nie wiem, czy coś z tego będzie. Ta skania bardziej tak pod terenówkę mi podchodzi. Właśnie tak w las, aby jechać. A teraz zanim stąd wyjadę, to... Wieki, kuźwo. Światełka działają. Dobra. O, ale nieco nie. Jak tutaj widzieliście, to na pewno ich w lesie. Nieraz wam się tak wtrafiło. A muszę jeszcze stąd wyjechać. Jak na razie to mi się nie zapowiada tak chyba szybko wyjechać. Wyjechał w końcu.
ta ciężarówka za szybka nieco jest, bo można nią poszaleć na drogach. O. Dobra, zmieniamy remów. Usuń, dobra, Volvo. Co my tu jeszcze mamy? MLT. Mamy Kraza. Hamera H3 dodaj. A fajnie się nim jeździ. A przy dużej prędkości kijowo, bo zarzuca nim. O. Podjechał w końcu, no. A co my tu jeszcze mamy do dodania? Chevrolet Camaro. O. Ups, już mi się zakopał, no. Zajebiście to wygląda, nie? O. Taki samochodzik, kurwa, tak się kopie. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Dodaj. Mamy Quada. A nie będę sprawdzał. Takie coś mamy. A to to kurwa duże bydle. Dźwięki ma jak kurwa ciągnik jakiś. A Bóg wie co to jest. Cztery napęd, przedni napęd i idzie. Czy to jest normalne tak zarzucać? Nieco to fizyka jazdy też przegina. A zobaczymy tutaj, dobra, podjechać. Jak dostał pędu, to poszedł. A nieco mnie znosi, widzę. No to zjeżdżamy stąd. Jedziemy na górkę z powrotem. A, jedziesz, Molina. No tak. Niech je, nie, niech jeszcze się nauczy latać. Volvo wypieprzy. Dobra. Dodamy jeszcze jakiś. Dobra, znowu mi grę wywaliło. Takie coś mamy, o. Idziemy tym w błoto. Zobaczcie, jak będzie się jechało.
Monster jak w San Andreas. Duże koła. Ale jak mi się... Ale jak... Kurwa, stój mi tu. Ale jak ośki się trzymają. Powiedzcie mi. O, tutaj gładko idzie, fajnie. Ale też muszę mieć napęd, raczej dyferencjał zablokowany. Pięknie. No, co my tu jeszcze mamy? Dutre, o! Taki coś jeszcze mam. Ale głośno. Dajesz, Melina. Dajesz, dajesz, dajesz. A ty ciężki jesteś. A. O, złapał twardego gruntu. Sprawdzamy następny. Ewo. A zapewne też będzie się tak samo kopał jak Chevrolet Camaro. To nie Need for Speed, ty. O. Widzicie, jak szybko wjechał z bota? Bączki można kręcić. Ha ha. Dobra, zobaczymy co jeszcze mamy. Usus. A, nic już nie ma. Więc tym oto odcinkiem kończę z Spin Tires. Ja tu grę sobie odinstaluję, bo już mi się znudziła nieco. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie piszcie o mody, bo wszystkie mody są dostępne. Wystarczy wejść na stronę OVI. To co mamy, raczej to logo co jest w prawym dolnym rogu. I tam macie download. Ale oczywiście trzeba założyć konto. Więc trzymajcie się wszyscy. Na razie.